Gmina Polkowice przeznaczyła w bieżącym roku 3 miliony złotych na rozwój monitoringu. Celem ma być walka z wandalizmem. Wydajemy kilkaset tysięcy złotych rocznie na walkę ze skutkami wandalizmu. Zdaniem burmistrza Polkowic Łukasza Późnieckiego, teraz przestępca dwa razy zastanowi się, czy warto popełnić niedozwolony czyn, gdy jest on nagrywany na miejskim monitoringu. Świadomość tego, iż przestępca, łobuz, wandal będzie musiał się liczyć z tym, iż przed dokonaniem jakiegoś występku musi się zastanowić i liczyć właśnie z konsekwencją, która przyjdzie natychmiast w momencie, kiedy na kamerze monitoringu zostanie utrwalony ten akt wandalizmu czy przestępstwa. W Polkowicach powstaje 8 bramownic, które pomogą w obserwacji natężenia ruchu ulicznego. System monitoringu zostanie jednak poszerzony o znaczną liczbę kamer. Zaplanowana jest budowa około 76 kamer nowych plus wykorzystanie istniejących w parku na ulicy Dąbrowskiego. Łącznie system monitoringu ma obsługiwać około 100 kamer. Dalszy rozwój monitoringu ma być kwestią czasu, zapewniają urzędnicy. Już rozważane są dalsze etapy i jego rozwój. W tym roku koszt budowy monitoringu ma wynieść w granicach 3 milionów złotych. 8 bramownic jest już praktycznie wybudowanych przy wjeździe do Starego Miasta. Niestety nie udało się tutaj włączyć Polkowic Dolnych. Natomiast przystępujemy powoli do etapu już wieszania kamer. Kamery zostały wybrane w ten sposób, żeby ich światłoczułość zapewniała i zapewnia, bo na testach to wyszło, że one widzą w ciemności lepiej od oka ludzkiego, co zapewni po prostu tutaj lepsze pokrycie i większe bezpieczeństwo. Zdaniem wicekomendanta Straży Miejskiej w Polkowicach ta inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Rozbudowa monitoringu pozwoli nam na to, aby zwalczyć te wykroczenia i zapanować nad wandalizmem. Polkowice nadrabiają zaległości w kwestii bezpieczeństwa. Akty wandalizmu są wynikiem przestarzałego monitoringu. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.